Więc słuchajcie, otwieramy sezon letni, bo dzisiaj będziemy mówić o takiej troszkę amerykańsko-letniej książce, więc otwieramy sezon letni i w związku z tym mam loda. Mózg mi zamarł, zęby mi zamarzły, Więc ogólnie hej, cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj ogólnie starałam się zrobić sobie samuraja, żebyście byli szczęśliwi, ale jak widać troszkę nie wyszedł. Więc ogólnie hej, cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa i witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o powieści, która jest taka dla mnie... Ogólnie jest tak, że kolejny raz sięgam po tą autorkę, kolejny raz jestem zachwycona jej książkami, bo one są takie amerykańsko urocze, takie naprawdę... Takie po prostu, które do mnie przemawiają. One są dla mnie mega takim fanem. One bardzo dużo uczą, ale też są zabawne i po prostu do mnie przemawiają. No i będziemy mówić o powieści Prawda czy wyzwanie. Będziemy mówić o powieści Prawda czy wyzwanie od Non Pratt, więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tej pozycji, to zapraszam. No i mówiąc o Prawda czy wyzwanie od Non Pratt, no to muszę od razu powiedzieć, że bardzo podoba mi się oprawa graficzna. Kolejny raz, ale wiecie dlaczego? No bo ona jest taka prosta. Uwielbiam proste okładki, uwielbiam minimalizm i lubię po prostu takie powieści i takie okładki przemawiają do młodych czytelników, do takich właśnie young adult, a w takim klimacie jest ta powieść napisana, więc gdybym ją podrzuciła mojej sąsiadce 15-letniej, to na pewno byłaby zachwycona już samą oprawą graficzną, więc na pewno sięgnęłaby do środka, bo ona czyta tylko i wyłącznie ładne okładki, więc proszę was bardzo, tak, to jest to, czego się szuka w powieściach young adult. No ale mówiąc o tej powieści, przejdźmy sobie właśnie do fabuły, do tego, o czym opowiada ta książka. Więc mamy dwójkę głównych bohaterów, Claire i Sefa, i Sef ma brata Kama, który był wielkim bożyszczem w szkole, był osobą mega lubianą, mega sympatyczną, każdy go lubił, każdy go znał. No ale pojawia się pewien wypadek, w którym on skacze do rzeki lub ktoś go wpycha do tej rzeki, nie wiadomo, nie będę wam zdradzać, ale kończy się to tak, że niestety Kam ma problem. Ma problem taki, że dostał urazu mózgu i musi się wszystkiego nauczyć od początku, więc z takiej mega sympatycznej, mega otwartej postaci nagle robi nam się totalne przeciwieństwo, postać, o którą trzeba dbać. No i Sef, jako jego młodszy brat, zajmuje się nim i po prostu przychodzi do niego do szpitala i uczy go wszystkiego od początku. No a Claire jest postacią, która w związku z tym, że chciałaby dostać dodatkowe punkty w szkole, idzie na wolontariat do pobliskiego szpitala, gdzie ma czytać osobom, które są chore, i zostaje przydzielona do Kama. I tak się właśnie spotyka z Sefem, na którego ma wielkiego w ogóle crusha i którego uwielbia i który jej się mega podoba. No i w tym momencie pojawia nam się właśnie tytułowa Prawda czy wyzwanie, ponieważ Sef dochodzi do wniosku, że trzeba zebrać pieniądze dla Kama, by szybciej po prostu wysłać go do lepszego szpitala, by zrobić szybszą rehabilitację itd., itd. I dochodzi do wniosku, że w związku z tym, żeby zebrać szybciej pieniądze, otworzą kanał na YouTubie. Kanał na YouTubie, który będzie się nazywał Prawda czy wyzwanie, Truth or Dare, i ten kanał będzie polegał na tym, że ludzie będą im płacić za to, żeby robili różne rzeczy, właśnie albo odpowiadali na pytania truth, albo robili jakieś wyzwania, czyli dare. No i tak Sef wciąga w to wszystko Claire'i i później rzeczy się dość mocno komplikują, ale nie będziemy wchodzić w to, mniej więcej macie pogląd na to, o czym jest ta książka, skąd się wziął tytuł i w jakim stylu jest po prostu ta powieść napisana. No ale przejdźmy sobie do tego, co uważam o fabule, co uważam o rozwoju fabuły i co uważam o głównych bohaterach i też bohaterach pobocznych, ponieważ oni są też świetni. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o historię, to tak jak mówiłam, jest to taka amerykańska historia, jednak fajne jest w tej książce, że jest inna. Jest inna w związku z tym, że jest podzielona na dwie części. Pierwsza część, którą czytamy, jest napisana ze strony Claire, druga jest napisana ze strony Sefa. I jest to ta sama historia. Od samego początku do samego końca jest to ta sama historia, jednak pisana po prostu z dwóch innych perspektyw. Po pierwsze jest to świetne pokazanie tego, jak inaczej zapatrujemy się na dane sytuacje, jak dana osoba patrzy, a jak inna osoba patrzy, że zawsze jest ta druga część monety i fajnie jest ją poznać i trzeba po prostu dążyć do tego, żeby ją poznać, zanim wyciągniemy jakiekolwiek wnioski. To po pierwsze. Po drugie, jest pokazane to, że można skończyć książkę w jakimś momencie i później musisz czytać jeszcze raz wszystko od początku i wtedy dopiero się dowiadujesz, jak ktoś skończy. Ponieważ część Claire kończy się w takim momencie, że ja po prostu tak mówię, no chyba sobie Non Pratt aktualnie teraz żartujesz. Zrobiła takiego cliffhangera i później przechodzimy do Sefa i mamy takie do samego początku. I zanim dojdziemy do tego, co się tak naprawdę, jak się ta powieść po prostu kończy, to musimy przeczytać całą część Sefa, więc ja jestem taka, aha, super, dzięki. Super wyszło, fajnie Non Pratt, fajnie to rozegrałaś. No ale oprócz tego, że jest ta powieść podzielona na dwie części, to sama historia bardzo dużo uczy. Bardzo dużo uczy o, po pierwsze, fajnej rzeczy, jaką jest osoba niepełnosprawna, jak się zająć tą osobą, ile trzeba mieć cierpliwości, ile trzeba mieć w sobie takiego współczucia i ile mieć empatii do takiej osoby i jak do takiej osoby podejść. To po pierwsze. Po drugie, w tej książce pojawia się osoba aseksualna. I jest to dość specyficzny wątek, jest to dość taki wątek, którego nie widziałam chyba w żadnej jeszcze książce u nas na rynku. Jest to taki wątek, którego serio ludzie nie chcą tykać, bo nie za bardzo wiedzą, jak go przedstawić, a Non Pratt zrobiła to niesamowicie dobrze i naprawdę jestem pod wrażeniem i no wow, wow. Więc jak już słyszycie, sama historia porusza fajne problemy, można tak powiedzieć, fajne problemy, jakoś słabo, ale chodzi o to, że są naprawdę świetnie przedstawione i są takie naprawdę realistyczne, takie, z którymi mogą zmagać się aktualnie teraz młodzi ludzie. I to jest Non Pratt świetne, w jej książkach też w Problemie tak było, że ona przedstawia nam taką realistyczną, prawdziwą młodzież, prawdziwe problemy, prawdziwą szkołę i to, co może siedzieć właśnie takiej osobie w głowie. Więc to jest naprawdę niesamowicie dobre. No ale właśnie wszystko, te całe problemy, które pojawiają się w tej książce, są w takiej bańce amerykańskiej bajki. Troszkę tak. Bo Non Pratt po prostu tak pisze. Nie dość do amerykańskiej bajki, to jeszcze takie opruszoną, jak ja ładnie dzisiaj to wszystko tak opisuję, ale ogólnie w amerykańskiej bańce opruszonej troszkę takim humorem, troszkę też romansem, no i też bardzo dużą ilością przyjaźni, no i też problemów. Jeszcze w książce pojawia się jeden problem, z którym ma problem, można tak powiedzieć, Claire, nasza główna bohaterka, ponieważ na samym początku książki dzieje się pewna rzecz, że cała szkoła nagrywa ją, jak po prostu no, nie ma biustonosza, widać po prostu jej biust i trafia to do internetu i przez całą książkę nam się przewija to, że ludzie ją za to potępiają, ludzie po prostu jej jadą i cisną jej w związku z tym, a ona jako silna, mega dobrze wykreowana, świetna postać, jak sobie z tym radzi. No i właśnie tak sobie przejdźmy do bohaterów, czyli do naszych głównych bohaterów Claire'a i Sefa. Więc słuchajcie, Claire'i uwielbiam. Claire'i uwielbiam dlatego, że ona jest taka niby delikatna, ona na początku, kiedy ją poznałam, mówię okej, delikatna, urocza dziewczyna, ale później, im dalej w las, tym ciemniej, no i im dalej w książkę, tym głębiej wchodzimy w jej charakter, tym bardziej ją poznajemy i dzięki części pisanej z jej strony widzimy to, że ona jest nie dość, że urocza, nie dość, że kochana, przemiła, to jeszcze do tego silna. Ona ma tą siłę, ona ma siłę zajmować się niepełnosprawnym, ona ma siłę, by sobie radzić ze swoimi problemami własnymi, ona ma siłę, by pomagać Sefowi. I to jest niesamowicie dobre, niesamowicie świetnie wykreowany charakter. Niestety, nie mogę tego samego powiedzieć o tej naszej drugiej stronie barykady, czyli o Sefie, ponieważ jego charakter jakiś był taki zagubiony. On był taki, że ja nie potrafię nawet za bardzo go wam opisać. On był od samego początku, od samego pierwszego zdania, w którym się pojawił, ja czułam, że ten charakter jest jakiś taki, jakby nie można go zdeterminować, nie można powiedzieć, kim on tak naprawdę jest. I z jednej strony to jest fajne, z jednej strony to jest takie, że on jeszcze nas bardziej intryguje, ale z drugiej nie możemy poczuć tego połączenia z tym bohaterem i ja na przykład go nie czułam i nawet czytając część z jego strony nie mogłam wczuć się w jego postać, nie czułam jej, nie czułam jej totalnie, nie potrafię wam powiedzieć, jakim on jest charakterem, on po prostu był, robił i to tak naprawdę jest tyle, co mogę wam powiedzieć. Jednak naprawdę na dużą uwagę zasługują postaci poboczne, czyli przyjaciele ze strony Sefa, przyjaciele ze strony Claire, ponieważ właśnie oni nam tutaj bardzo dużo dodają do tej całej książki. Oni mają swoje problemy, też problemy właśnie takie, które czasami wychodzą na ten pierwszy plan. Więc jeżeli chodzi o Prawdę czy wyzwanie, mi się bardzo podobało. Ja chyba po prostu lubię Non Pratt i po prostu ona do mnie przemawia. Tworzy humorystyczne postaci, świetnie przedstawia problemy współczesnej młodzieży, świetnie tworzy po prostu powieści young adult, czy problem, czy prawda, czy wyzwanie. Nie wiem, czy prawda, czy wyzwanie nawet nie podobała mi się bardziej niż problem, bo po prostu jest ten wątek youtuberski, a on jest mega. I słuchajcie, jest to taka właśnie amerykańska książka z amerykańskimi wątkami, taka naprawdę czasami jest to po prostu totalne klisze, ale z drugiej strony w ten taki świat realistyczny, taki właśnie klisze troszkę, wrzucone są problemy, które nas dotyczą i ja to szanuję i to jest świetne i ja to lubię i po prostu polecam bardzo mocno. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że klikniecie łapkę w górę, mam nadzieję, że zostawicie komentarz, czy czytaliście cokolwiek Non Pratt, czy lubicie po prostu literaturę young adult, no i oczywiście, słuchajcie, klikajcie ten czerwony przycisk subskrybuj i oczywiście, moi drodzy, klikajcie dzwoneczek, jeżeli jeszcze nie kliknęliście, no i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie, więc na razie! The summer is gone.